Moja przygoda z siatkówką zaczęła się w klasie pierwszej gimnazjum, kiedy to w moim mieście otworzyli sekcję siatkarską. Raczej nie byłem do tego nastawiony jakoś pozytywnie. Wolałem grać piłkę nożną. Jednak po namowach mojego pierwszego trenera, Bartka Niemca, zdecydowałem się trenować siatkówkę, przychodzić na te treningi i tak się to wszystko zaczęło. W moim życiu przewijały się różne dyscypliny sportu. Raczej nie uprawiałem jednej dyscypliny, tylko trenowałem różne sporty. Raczej rozwijałem się w całości, niż skupiałem się na jednej dyscyplinie. Nie. A sportowej? Ani moi rodzice, teraz moje rodzeństwo, moje dwie siostry coś tam odbijają, ale to bardziej rekreacyjnie. Ale raczej nikt z mojej rodziny nie ma nic wspólnego z siatkówką. Ani z piłką nożną, ani z piłką. Na pewno jest to bardzo fajne przeżycie. Każdy chciałby reprezentować kraj i usłyszeć hymn swojego kraju na arenie międzynarodowej. To jest całkiem coś innego niż reprezentowanie klubu. To jest coś dla nielicznych, można tak powiedzieć. Coś, co nie spotyka się, tak jak na przykład wchodzisz na trening do klubu i z dnia na dzień trenujesz, tylko to masz pewien okres, więc na pewno to było coś fajnego, fajne przeżycie i fajne wspomnienia z tym związane. Na pewno było fajnie być kapitanem drużyny, reprezentacji Polski przede wszystkim. Podówka mi nie grozi. No, raczej ci, co mnie znają, myślę, że wiedzą, że nie. Raczej mi nie odbija, więc myślę, że jest w porządku. W Rzeszowie spędziłem w sumie 3 sezony. Zdobyliśmy też srebro kadeta, brąz juniora. Na pewno liczyliśmy na coś więcej, ale cieszymy się z brązu. To jest historia, wiadomo, ale fajne, to było fajne przeżycie. Poznałem też fajnych chłopaków, fajnych ludzi, więc na pewno będę to miło wspominał. Trenera Mateusza nie osobiście, ale znałem tu wcześniej i biegałem też trochę ze sobą, znaczy tak z obserwacji, ale osobiście poznaliśmy się dopiero podczas rozmów tutaj. Na palce. Osoby, które nie znają, będą wiedzieć, o co chodzi. Moim zdaniem lepiej jest zagrywać w wysoku. Flota, wiadomo, jak dobrze się trafi, to też jest bardzo dobrą zagrywką, ale zagrywka góry mocna, moim zdaniem, jest trudniejsza do przyjęcia. Zdecydowanie w ofensywie. Dla mnie nie ma to znaczenia. Ja tak jest z drugiej linii, czy z pierwszej, ważne, żeby zdobywać punkty i to jest dla mnie najważniejsze. Przyjęcie na palce, powtórzę się. Plusem bycia przyjmującym jest to, że w każdej akcji biorą czynny udział w zdobywaniu punktów, to w przyjmowaniu. Jak nie przyjmą, to muszą atakować, więc na pewno to jest czymś takim specjalnym, specyficznym, gdy przyjmujemy. Nie jest ważne, czy jesteś lepszy od drugiego przyjmującego, czy nie, bo to jest osobiste, czy jest osobiste wyznanie, można tak powiedzieć. Ważne, żeby drużyna rozwijać i jeżeli drugi przyjmujący gra dobrze i ty grasz dobrze, a drużyna wygrywa, to nie liczy się, czy ty grałeś w jakichś punktach, czy w statystykach, czy grał drugi przyjmujący, ważne, żeby zwyciężać. Czy może nie tyle idolem, co lubię oglądać po prostu jak gra, jaki ma luz na boisku, jakie akcje wykonuje. Chyba żaden inny siatkarz nie zdecydowałby się na atak w finale Mistrzostw Europy, więc to samo mówię o sobie, jakim jest zawodnikiem, jaką ma pewność siebie i na pewno to jest fajne w tym zawodniku. Czyli są różne typy zawodników. Ja na przykład jestem bardziej wolę właśnie, żeby coś tam sobie powiedzieć pod siatką, czy coś, więc odpowiem, że nie jest sportem dla grzeszników. Znałem praktycznie cały skład. Myślę, że 3 osób nie znałem osobiście, ale kojarzyłem z występów na boisku, więc na pewno pomogło mi to w aklimatyzacji w Kielcach i w tej drużynie. I na pewno fajnie jest przychodzić do drużyny, gdzie znasz praktycznie wszystkich, niż do drużyny, gdzie musisz poznawać wszystkich od nowa. Jako, że jestem najmłodszy, muszę pomagać naszemu fizjoterapeucie na fajnie różnych rzeczy. Nie cieszę się z tego, ale niestety muszę to robić, więc
To jest tylko jeden rok. Mam nadzieję, że za rok to się zmieni. Nie lubię rozdawać autografów. Uważam, że nie osiągnąłem nic takiego, żebym mógł to robić. To może raczej mogą to na przykład na tym szkole świata, czy osoby, które to osiągnęły, a ja na razie jestem na początku swojej przygody z siatkówką, więc nie lubię tego robić. Nie, raczej nie. Wiadomo, można się stresować, że powie to coś złego, albo coś, czego będą się znali później. Ostatniej to już coś, ale nie, raczej po tego nie stresuję się tym, nie ma z tym problem. Fajnie jest grać przy pełnej publiczności, jednak jeśli jesteś już na boisku, to ja osobiście nie zwracam na to uwagi, to tego chodzi na drugi plan. Skupiam się na tym, co jest na boisku, a nie tym, co dzieje się dookoła. Więc fajnie, jak są pełne trybuny, ale też jakoś mi to nie pomaga, mi to nie przeszkadza. Gdy rodzice są na trybunach, czy znajomi, czy dziewczyna, to jest całkiem inaczej się gra. Nawet jak podczas meczu nie zwracasz na to uwagi, to jednak to w świadomości masz też, nie? Oni są na trybunach i chcę zagrać jak najlepiej. Raczej mnie to nie deprymuje, a raczej mi to ma. Jest leniem i jest śpiochem. Na pewno jestem zadziorny i nie odpuszczam, jeżeli sobie coś postanowię, to do tego dążę. Raczej każdy mój wolny czas, jeżeli jestem w Kielcach, to spędzam w mieszkaniu i śpię, a jeżeli jestem w domu, spędzam go z rodziną. Siatkarskich marzeń osobiście nie mam. Stawiam sobie cele, które krok po kroku staram się realizować. Wiadomo, w życiu siatkarza, jak i w życiu normalnych ludzi, to się może zmienić z dnia na dzień, więc realizując te cele, staram się dążyć do jakichś tam marzeń, których, jak powiedziałem, na razie nie mam, ale może się jakieś widoczne kiedyś. Mecz o trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski, może takie najważniejsze, czy jak ostatnio w kadrze mecz o wejście do półfinału z Włochami. Może te mecze, ale to są świeże tak naprawdę wspomnienia, więc może dlatego je pamiętam. Jedną z moich słabości, można tak powiedzieć, było, gdy miałem kontuzję i nie trenowałem bardzo długo. Wpadłem też z imprezy z Mistrzostw Europy i tak się ciągnęła za mną ta kontuzja, więc może wtedy miałem chwilę słabości, ale raczej to była taka delikatna, bo wiedziałem, że sam się zebrałem i raczej sam dążyłem do tego, żeby wrócić, bo raczej jestem taką osobą, która sama sobie pomaga, a nie potrzebuje pomocy. Nie mam. Ani nie układam włosów, ani nie ubieram buta prawego zamiast lewego. Nie, raczej wszystko jest na spontanie. W szatni nikt nie przygotowuje się przed lustrem. Trzeba byłoby zajrzeć głębiej do mieszkań naszych zawodników. Ale trudno mi jest powiedzieć, w szatni nikt nie przygląda się przed lustrem. Na pewno mój pierwszy trener, to jak powiedziałem, Bartek Niemiec, który tak naprawdę namówił mnie do tego, bo przez bardzo długi czas grałem w piłkę nożną. Zamiast chodzić na treningi siatkówki, to wolałem chodzić na treningi piłki nożnej. Więc na pewno gdzieś pod koniec pierwszej gimnazjum, czy w połowie, to się zmieniło. I na pewno on miał na to największy wpływ, ale też każdy trener, od każdego trenera można coś wyciągnąć pozytywnego, więc każdy trener coś w mojej przygodzie z siatkówką dołożył i od każdego czegoś się mogłem nauczyć. Na pewno są bardzo kreatywne. Trener wykłada bardzo duży nacisk na wszystkie elementy, więc na pewno to, że gramy też dużo szóstek i to jest też fajne, to lubi każdy zawodnik i to lubimy w trenerze Mateusza. Organizacja jest na bardzo wysokim poziomie. Będąc w Spale czy w reprezentacji, też miałem przyjemność pracować z ludźmi, którzy byli nam życzliwi. Tak samo jest też w Kielcach. Hala na Legionów na pewno jest lepszą halą moim zdaniem niż hala na Żytnie, bo jest większa. Na niej trenujemy częściej i na pewno czujemy się na niej pewniej niż wchodząc na halę na Żytnie, ale uważam, że też nie możemy narzekać na tą halę na Żytnie, bo musimy tam grać, takie mamy warunki i
co jest na pewno, może nie będzie naszym takim stuprocentowym atutem, ale inne drużyny też przyjeżdżając do nas na pewno mają problem na tej hali, więc myślę, że powinniśmy też upatrywać w tym swoje szanse. Zdążyłem zwiedzić Kielce, może nie całe, ale te najważniejsze miejsca, tak powiem. Raczej sam się nie wybieram nigdzie, nie chodzę po Kielcach, ale już przez ten czas, kiedy tu jestem, już udało mi się troszkę tutaj pochodzić. Vive, korona i dobre drogi. Zaangażowanie, wspaniały człowiek i osoba ambitna. Sport, piłka i monotonia. Moim zdaniem jesteśmy w stanie poważyć o najwyższe cele w tej lidze. Mimo że po tych 6 kolejkach wiodło nam się ze zmiennym szczęściem, jednak widać w każdym meczu, że potrafimy grać w siatkówkę, nie odstajemy od przeciwników. Moim zdaniem potrzebowaliśmy jeszcze troszkę czasu, żeby się wczuć w tą ligę. Jesteśmy młodzi, też końcówek nie wytrzymywaliśmy, ale już myślę, że z każdym kolejnym meczem i teraz z każdym kolejnym przeciwnikiem będziemy grali jeszcze lepiej, będziemy wygrywać te końcówki. I nie ma znaczenia, czy mamy 18 lat, czy 25. Będziemy walczyć o najwyższy cel i na razie skupiamy się na następnych meczach i mam nadzieję, że będziemy zdobywać punkty i piątki jak najwyżej w tabeli. Moim celem osobistym jest rozwój i w moim wieku na pewno to jest najważniejsze, żeby dużo grać i żeby się rozwijać. A przed drużyną na pewno będziemy walczyć o jak najwyższy wynik w lidze i to mogę obiecać.